dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem, boom, headshot, rozgrywką taktyczną, rozwałką cykliczną. Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Patryk Rojo-Rojewski. Jest to kolejny odcinek Long Shortów, czyli wybiórczego po cyklu serii Roy Playing Games, a gierka, którą chcę pokazać wam, standardowo zaproponować, to Frontline Tactics. I pozwolę sobie tu zacząć od kwestii najbardziej atrakcyjnej, czyli od tego, że gra jest darmowa do pobrania na Steamie. Oczywiście trochę tam pay to win standardowo, ale pod kątem czego? Zaraz wam przedstawię. Kochani, strategia taktyczna, typowa, stara, dobra drużynówka przywodząca takie legendy jak Fallout Tactics, Jagged Alliance czy Silent Storm chociażby. Mógłbym wymieniać. Jestem ogromnym miłośnikiem tego typu zabawy. Póki co mam tutaj odblokowanych dwóch żołnierzy, Josepha Thompsona i Arona Lee. Dwa sloty na broń, możliwość wybierania, odblokowywania, zakupu generalnie różnego rodzaju pancerzy, granatów, broni, głównej broni dodatkowej, generalnie specjalizacji, którą sobie wykupujemy. Także bardzo fajny, sympatycznie zaaranżowany syndrom upgrade, cały proces, może niekoniecznie kreacji, ale na pewno rozwoju naszych podkomendnych. Ja poprowadziłem ich w kierunku, jeden to jest ciężkie wsparcie LKM, drugi to jest zło z daleka, czyli snajper. I przejdźmy sobie do meritum. Po prostu sobie zagrajmy kilka rundek. Główna mapa o różnym poziomie trudności, o różnym zagęszczeniu oponentów. Weźmy sobie chociażby to i następny unlock za 5 zwycięstw. Unlocki generalnie odblokowują nam różne obozy, czy to na przykład dodatkowe sloty na postać, żebyśmy mieli więcej niż jednego podkomendnego. Różne wesołe tutaj rzeczy na nas czekają, misje, ukryte elementy, także rozwój postaci, coś na nas czeka zawsze po zwyciężeniu. Na kwestią tutaj właśnie są te punkty, jest ta kasa, albowiem jak sobie jeszcze brzydko wrócimy, wszystko tutaj kosztuje bardzo niemało. Przykładowo 200 tysięcy dolarów kosztuje Light Armor. Oczywiście możemy za prawdziwe pieniądze sobie tutaj pokupować. O, proszę bardzo, tak wygląda mniej więcej cenik. Na pewno bardziej się to przydaje w kwestiach zabawy, rozgrywki wieloosobowej niż zabawy single player. To na pewno w tym momencie, ale przejdźmy sobie do zabawy. Play, bierzemy, wybieramy sobie misję. Szybko, sympatycznie, dynamicznie. Tego oczywiście. Start i jedziemy, kochani. Sektor oczywiście podzielony na pola. Oczywiście tutaj bardzo sympatyczny motyw szachów, jak najbardziej słuszny, jeśli chodzi o odwołania. Drop pointy różne. Tutaj nie mamy specjalnego wyboru w tym segmencie. Także możemy sobie ustawić pod jakimś kątem, gdzie, którego i generalnie przystępujemy do akcji. Tu sobie od razu weźmiemy naszą ciężką maszynówkę, jeśli chodzi, a to zaraz sobie weźmiemy. I oczywiście tutaj mamy miejsce, po którym się przemieszczamy. Kwestia oczywista. Gra nie miażdży. To są bardziej taka gra partyjkowa. Coś w tym stylu, ta rundka w szachy, coś w tym stylu. Strasznie lubię takie rzeczy. Staniemy sobie tutaj, wróg dostrzeżony i w tym momencie możemy wykonać drugi ruch, w tym momencie ofensywny, a nie ruchowy. I różne bronie, na przykład snajperka najwięcej obrażeń, 18, 28, 20, ona ma tam troszeczkę więcej, zadaje, kiedy wejdziemy właśnie w czerwony sektor zasięgu naszej broni. Niektóre bronie zadają więcej obrażeń na bliższy kontakt i vice versa w tym momencie. Także odpowiednio musimy tutaj poustawiać naszych żołnierzy, żeby wycisnąć maks możliwości z dzierżonej pukawki.
To jest oczywiście broń, która ostro wali serią w tym momencie. Stary dobry Savik. Każda specjalizacja to nie tylko konkretny zestaw broni, ale również przeróżne umiejętności typu mniej obrażeń zdobywamy, będąc skrytymi za przeszkodami. Więcej obrażeń, gdy jesteśmy bardzo blisko. Szybszy przeładunek, częstsza inicjatywa, częstsze odpowiadanie ogniem. Przeróżne. Tu ma naszego gościa, wybieramy mu snajperkę i w tym momencie, jako że on jest w tym sektorze tutaj czerwonym, no, pomarańczowym w tym momencie, czyli zadamy najprawdopodobniej max 35. Gdybyśmy byli dalej, niestety rozmiar mapki na to nie pozwala, walnęlibyśmy tutaj paradoksalnie trochę mniej. Są różne snajperki, niektóre dają potężne obrażenia, jeśli chodzi o czerwony element. Optimum to tutaj w tym momencie pomarańcz i tak sobie pięknie. I kolejny nam odpad. Przybliżymy się troszeczkę i zobaczymy, czy wyjdziemy. Mi się wydaje, że będziemy musieli się tutaj ewakuować za niedługo. No, ale okej. Okay. Wchodzi w pomarańczowy jeszcze. Tutaj są ciężkie maszynowe, także łatwo nie będzie. Także trochę się tutaj cofniemy. No tutaj niestety żołnierzyna nam padła w tym momencie. Ja widzę, czy to multi, czy to single. Jak przychodzi co do czego, by rozgrywkę zaprezentować, to zawsze idzie mi fatalnie. To niestety jest moje przekleństwo. Uważam, że każdy youtuber ma tam jakieś swoje przekleństwo na zasadzie coś za coś. Dlatego sobie, że tak powiem, zrestartujemy tą zabawę. Ale żeby nie było monotonie. Nie wiem dokładnie, gdzie tu byliśmy. Ale gra wciąga, świetnie chodzi, także na pewno małe wymagania. Na pewno przydałby nam się dodatkowy żołnierz. Tu się nam gość wystawił. Ok, kolejny zauważony. Dobra, wstępne rozeznanie. Tutaj fajnie, właśnie jeśli chodzi o walenie serią. Widzę tu. I ok. Temu tutaj. Bierzemy snajperkę i zajmiemy się tym. Może gdzieś tutaj. Kolejni, bardzo dobrze. W tym momencie harata wszystkich. Ale to jeszcze harata z tej słabszej broni. Kurczę, no coś tam nie wychodzi. Jeszcze nic nie zrobiłem, a już tutaj 15 łobuzów się, kurde, znalazło. Nie, no nie przejdziemy tego w taki sposób. Nie ma tutaj opcji. Tego tutaj, no taki jakiś tam nacisk oczywiście na to wydanie kasy jak najbardziej jest, bo jak powiedzmy polegamy na tym, co odblokowujemy sobie na drodze bezpłatnej gry, no to sami widzimy, nie jest tutaj łatwo pod tym względem w żadnym wypadku. Czy to jest dobrym zabiegiem? Nie wydaje mi się. Wolałbym uczciwie zapłacić, nie wiem, tam nawet 20 zł za taką grę, a nie musieć być zobligowanym do tego, żeby wygodnie, uczciwie grać, musieć wydawać kasę. To są różne, że tak powiem, opcje w tym wszystkim, ale spokojnie, nigdzie nam się nie śpieszy.
jeszcze raz, czemu nie? Może rozplanujemy sobie to jakoś szybciej. Weźmiemy snajperkę i pójdziemy tutaj. Kończymy turę. Tutaj ekipa się skumulowała. Oni zadają wielu obrażeń. Nie możemy wziąć naszego ziomka na razie. Drugiego. On tutaj będzie miał bajzel. Jest counter, ok. Za bardzo, ale pójdziemy wesprzeć naszego ziomka tutaj. Riposta, cofniemy się póki co, utrudnimy im sprawę, niech sami do nas podejdą. Nie było to mądre. Zobaczymy, jak tu wygląda. Zabezpieczymy się tutaj. No i ciężko. No i ciężko. Też walę z tej maszynowy zamiast głównej. No i słabiutko. Słabiutko, słabiutko. Ale dobrze. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mianowicie, myślę, że to będzie ciekawą opcją, by porozmawiać sobie na temat słuszności czy opłacalności takiego zagrania. Czy dać grę darmową, ale wyciągać podstępnymi sposobami kasę, tak? Na zasadzie po prostu pay to play w sumie. Pay to play. Czy może jednak bardziej by mi się opłacało, gdyby to walnęli w jakiś bundle pack albo ogólnie jakąś tanią propozycję. Czy niekoniecznie? Jestem ciekaw waszego zdania, bo sobie kurczę nie przypominam, żeśmy sobie kiedykolwiek na ten temat rozmawiali. No i tutaj ledwo się zaczęło, już nas atakują. Dobra. To chyba nie będzie dobrym pomysłem. Tego lepszy będzie ten. Ale zobaczymy. Ok. Także sami widzicie. Ten zadaje 22 punkty obrażeń na powiedzmy żółty, najbliższy sektor zasięgu broni. Z kolei ten 18. I ten odpowiednio mniej im dalej. Ten najlepiej radzi sobie na średni zasięg. Także fajnie, klarownie to tutaj zaproponowane. I sobie tutaj sprawdzamy. Może się uda cofnąć tu. Czy tego? A. Okej. Okay.
And... Dobra. Bierzemy snajperkę. I widzimy, gdzie będziemy mogli oddać strzał. Jest pomarańczowym. Okej, mamy gościa z głowy. W tym momencie. Nie, to się cofniemy o dwa kwadraciki. Powinno być dobrze, dobrze. Okej, i typek padł. No to już jest to jakoś kumacie rozwiązane. Przynajmniej. Dobra. Nie ma tutaj problemu związanego z amunicją. Co jednym się może podobać, drugim niekoniecznie. Ale taka, no, darmowa alternatywa dla osób, które już wymasterowały do granic możliwości najnowszego XCOM-a, który pod tym względem zmiażdżył cały ten rok i kilka lat wstecz. Dobra, udajemy się na mały rekonesans. Okej, cisza. Gdzieś poukrywani pewnie w budynkach. Nie wiem, za bardzo na czym miałem się tutaj skryć w tym momencie. Może tutaj. Okej, są. I odstrzelimy sobie tego. Tutaj będzie czerwone, czyli słabo. A może się uda tego. Okej, przeskoczył. Ten też się zreflektował. Jeszcze tutaj jakiś drap. No, to nie jest dobrze. Wycofamy na razie. Jakby to zrobić w tym momencie? Bezsensownie rozstawione te przeszkody, kurczę, tu nie ma za czym się skryć w ogóle. Jeden jest tu, dwóch jest tu. Nic lepszego nie przyszło mi do głowy. Dobra, ten padł. Dobra, tego trzeba tu będzie odstrzelić koniecznie. Dobra, już wiemy, że musimy się wycofać. To zrobimy. Okej. Względna cisza. Brak zasięgu. Okej. To nie za bardzo nam tutaj dużo da. Spokojnie. Okej, ten się tutaj wysunął. Co zrobi?
specjalnie mądrego i wykorzystamy to sobie. Okej. And. Dobra, odstrzelony. Elegancko. Kurczę, śmieszne. Paradoksalnie trudniejsza misja, bo medium. Bardziej da się przejść niż te na low. No ale okej. I kolejny padł. Ale z tego co widzę, to jeszcze nie wszyscy nam tu zostali. Dobra, tu jest na pewno ten drap cholerny. No nic, ryzykujemy. Nie? Ewakuował się. Dobra. Spróbujemy przejść tędy. To może być ryzykowne. Jak reszta. Enter. Dyn, 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 dyn. Cisza. Mogą być w budynkach. Przycupniemy sobie tutaj. No i tutaj schowany. Dobra. Mamy na niego angla. Mamy. Dobra. Ajajajajajajaj. Tam ktoś jest ukryty. A i tutaj dojedziemy tego. I dobra, na razie tu stój. Skąd zaatakował? A, tutaj jest, kurde, ukryty gościu. To będzie ciężko. Dobra, z tym sobie jakoś tutaj poradzimy. Nie będziemy ryzykować. Okej. Wystawił się ewidentnie. No i co z tym zrobimy? Dobra. Nie wiem, czy chcę ryzykować akurat tutaj swoim żołnierzem. Nie, to nie było mądre. Myślałem, że jakoś wyjrzę przez to. Uciekniemy mu. Niech nas goni. Wtedy wystawimy się temu. Te branie ludzi w dwa ognie to oczywiście owocuje zwiększonymi zadawanymi obrażeniami. No i co gościu teraz robisz? Powiedz nam. O ty cwaniaku. Dobra. Bywa. No zaraz się zemścimy, pomścimy kumpla. Mówię, że ma przesranę. Pytanie, co z tym zrobi? Oh yeah. No i się udało. Nie bez strat, niestety. Wiadomo, więcej bym zarobił, gdyby wszyscy przeżyli, ale na szczęście nie tracimy ich na zawsze. No tak to byłoby naprawdę w tym momencie kwestią bardzo deprymującą. I odblokowujemy sobie nową misję. Zbliżamy się do mocniejszych unlocków. Także widzicie, bardzo sympatyczna, niezobowiązująca zabawa, przypominająca troszeczkę taką taktyczną, RPG-ową, strategiczną partyjkę na gamingowe, wirtualne szachy. Darmówka? Bardzo sympatycznie. Ale czy tak na dłuższą metę satysfakcjonująco pod kątem jawnych
wymogów co do zainwestowania prawdziwymi pieniędzmi w wirtualne pieniądze, by przyspieszyć rozwój naszych podkomendnych i wyposażyć ich szybciej w lepszy sprzęt, lepsze opancerzenie, żeby dać sobie radę w normalnych misjach, nie mówiąc o zabawie w multiplayer. Trudno powiedzieć. Kochani, póki co serdecznie Wam polecam. Odpalcie sobie, sprawdźcie, zastanówcie się, czy warto. Ja natknąłem na tą grę podczas standardowego takiego researchingu, jak ja to mówię, na podstawie gamingowego głodu z naciskiem na gatunek, czyli strategie wszelakie. Póki co sympatycy, miłośnicy gier wspomnianych właśnie pokroju Fallout, Tactics, Jagged Alliance, Silent Storm czy XCOM, mógłbym wymieniać, trochę tych gier było, chociaż mogłoby być więcej. Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami. Póki co właśnie po to jest ten podcykl Long Short w ramach Roy Playing Games, żeby zaproponować Wam jakąś grę. Nie zamyka się tylko w konkretnych cyklach na kanale, ale od czasu odkopać być może jakąś starszą perełkę, albo pokazać jakąś nową. Póki co dziękuję Wam serdecznie za odbiór materiału. To był Patryk Rojo-Rojewski. Serdeczna tarcza, kochani. Trzymajcie się. Hejas.